Witam Państwa, kłania się Łysy Reporter i teraz oprowadzę Was po pokojach w naszym tureckim Belek. O, mocny. Ej, mówiłem, że leń śpi? Hello! Dzień dobry. Hello! How do you feel? I feel sleepy, my friend. Sleepy. Come. No problem. Come, what is this? My friend! Oliveira. Good player. Koulibaly. Good player. This Ronaldo or Rolando? Rolando is better. What's wrong? Oh, training now, training. Speak Portuguese with me. Portuguese? Yeah. No. Portuguese. No, this is problem for me. You know. English or Polish? No, English. No? Yeah. English? Okay. Few words about the coach. To jest najlepsze pytanie. What are you saying, my friend? Come. Very good coach. Very good. More and nothing more to say. Come to mikrofon. You look with the camera better than with the ball. Patrz, obraził mnie. Grubas mały. Ale dobra. No, idziemy go przeskrzynić. Chodź tu. Weź tą nogę. How do you feel? In the Chrome? In Kielce. Good. Good? Yes, I was just a few days in Kielce, mm-hmm. But I feel good. Good friends, good team. I am friend. Yeah? Yes, really everything bad. Is very nice. Your freezer is very good now. Now it's gym, no? Yes. You must, little. Nah. Little fat or no? Yes. Too much. Musisz zgubić trochę kilogramów. Nie, ale dobra, damy ale radę. Dobra. Razem damy radę. Dobra. Together. Spolu. Together. Thank you. See you later. No witam! Kto wygrał mecz? Co ty taki zaspany? Niezbyt dobry moment. Oni wszyscy niezbyt dobry moment. Nie mów. O, Prentas! Siłka widzę przed siłką, tak? Nastawienie bojowe, motywacja. Co tam oglądamy? Uczymy się, proszę bardzo. Co to jest? Powiedz ty mi. Ty, ale czy, co to? Kalkulator czy co to jest? Takie taka pikseloza, że... Co nie, to jest? Programowanie. A to jaki... Mam w czwartek, wiesz? Egzamin. A, bo ty studia, tak? Czy co? Studia. Jaki kierunek? Informatyka techniczna. O Jezu, to widzisz, może tobie pomagać czy coś? Jak tam, Lisu? A, u mnie wszystko w porządku. No to. A u ciebie? U mnie bardzo dobrze, widzisz. No widzisz, u mnie tak samo. No weź, ryknij coś. Zostawimy to na widzę. No dobra, to otrzymamy za słowo i zobaczymy. Dobra, dziękuję panowie. No to patrzcie, teraz wchodzimy do mojego brata. Tak zwany parowozik. Zobaczymy, co porabia. Witamy pana Jacusia! Co tutaj robimy? Myjemy ząbki. No to szybciutko myjemy i do kamerki prosimy. No opowiedz coś o twoim urazie. No, zbicie czwórki, tak. Na sparingu gdzieś. Dlatego też była zmiana, ale myślę, że też mogło być to spowodowane tym, że delikatne zmęczenie organizmu było. Okej, Jacuś jest maszyną i na pewno szybko wróci, a teraz pokażę wam. Jak czyściutko, Jacuś, no ale musisz posielić to łóżeczko. Szczerze. Patrz. Tutaj moje, a tutaj. Ale pokazuję wam. O, tu mamy zawodowca. Zawodowiec. O, i Przemka mamy, Szarka. Przemek, jaka jest historia tej fryzury? Zapomniałem przed obozem po prostu do fryzjera podlecieć, no i. I hoduje jeżyka, a tutaj jeżyk, tak? No. Jeżyk. A kiedy się obetniemy? Powiedz. No albo po powrocie, albo może tutaj jakiegoś barbera jeszcze wyczaję. No tutaj chyba za drogo, co? No zobaczymy, jak będzie tam. Dobrze, trzymamy za słowo, bo na razie to nie wygląda to za dobrze, ale zobaczymy. Hello, my friend. Dzień dobry. Widzisz, kurde. Umie trochę polskiego. How do you feel in the Kielce?
Inkiel, very good, very nice. Very good? Yeah. Very nice? Very nice. All the best. Dzwonek is better than Pervan or Pervan is better than Dzwonek? I think... This is... My opinion. Yes, you. You are better. This is good answer! This is good answer. Mamy to. O! To nowego zawodnika trzeba, wiesz. Witamy, Marceli! Cześć, witam. Jak się czujemy w nowym zespole? No coraz lepiej, coraz lepiej. Fajna atmosferka i do przodu, nie? Zobaczymy jak na boisku będzie, nie? No to najważniejsze, nie? Ale mam nadzieję, że będzie dobrze, że będziemy sobie pomagać. Jasne, że będziemy. Zapytaj się, jakie cele na ligę nie strzela. No dobra, jak Przemek tutaj podpowiada, to jakie cele na ligę są? Jakie cele? No... Cel myślę jest prosty, nie? Postawiony przez wszystkich i będziemy do tego dążyć wszyscy, nie? No jasne, będziemy dążyć. Idziemy do następnej. Czujesz się wyróżniony, że przyleciałeś tutaj na obóz? Ponieważ dobrze się chyba sprawowałeś, co? Dobrze wyglądałeś, no co? No opowiadaj, co? Ja tego nie jestem, trener tak zadecydował, także cieszę się, że tu jestem. No i fajnie. Jak tam pierwsze wrażenia z obozu? Bardzo fajne. Fajny hotel, wszystko jest na miejscu, także nic tylko pracować. Polski Vehicle Jam. O Jezu, tu jedziemy jakoś. Tu już nostalgia się wkradła w tym pokoju, tak? Już dwa dni jest w Turcji i jest nostalgiczny. To co panie, to słucham. Tak? No. To co panie, a rapu trochę słuchasz? Coś tam? No i kogo słuchasz, powiedz? Z rapu? No. Palucha na przykład. Cardio. Kogo jeszcze tam? Kogoś. BDS-a na przykład i... Ale nie mów, że PEI nie słuchasz. Pewnie. Jestem tylko jeden kawałek. Teraz normalnie mi tu łza cieknie, nie? Tutaj mi łza cieknie. Nie moja szkoła. No bo to jest stara szkoła, no tak. Ale dobra, wybaczam ci. Dziękuję. Chodź do mojego faworyta. Zapraszamy, włoski dajcie ułożyć tylko, tak? Patrz. Jaka jest historia układania. Żeby nie było tak jak szarego, tak? Zapraszamy. To jest mój sąsiad z Kielc. Kochany sąsiad to jest. Bardzo fajnie. O, a tutaj mamy takiego gołąbka jednego. Gołąbeczku kochany, powiedz. Jak tam u ciebie życie? Nie, no wszystko w porządku. Nie mogę się już doczekać treningu, mimo że aura za oknem no nie pomaga. No ale pracę trzeba wykonać. Tu jest pokój wtrącę się pracy, tak? Dużo gdzieś pracujemy nad sobą, dużo pracujemy nad sobą, rozciągamy się, kiedy jest praca, to jest praca, kiedy jest odpoczynek, to też potrafimy gdzieś się złapać w pokoju, sobie posiedzieć, pogadać z chłopakami. Tylko pogadać i poleżeć, tak? Jak najbardziej. Na integrację przyjdzie czas. Dokładnie, na integrację przyjdzie czas. Wy myślicie, że mamy tu wakacje, tak naprawdę nie ma wakacji, jest ciężka praca, ta praca tutaj popłaci. Nie no, muszę trochę klatkę. Idziemy do następnej. Albo jeszcze tutaj może mój kochany sąsiad ma coś do powiedzenia, tak? Kochany sąsiad. Fajna współpraca tutaj z Pawełkiem, wspólne dojeżdżanie na treningi. Dokładnie, no. Podpatrywanie, tak? Ty mniej bardziej. Znaczy, nie no. Doświadczonego zawodnika bardziej. Pytam, spod Kielc jesteście, tak? Wszyscy się śmieją, że mamy kawałek, ale... To tylko okay. 6 kilometrów, nie? Tak jest, tak. Ale nie zdradzimy swojej lokalizacji, bo panów będzie tyle. Właśnie o to chodzi. No, dajmy trochę luzu. I ogólnie tak to życie się układa. Idziemy dalej. Dziękujemy. Dzięki. Fajnie było was odwiedzić. Każdy się boi, wiesz? Każdy się boi gadać za kamerę. O, jest. Mieliśmy do młodych iść, no to idziemy, tak? Jak tam, trenerze? O, ale tu czyściutko. Tu książeczka. Pracuję nad treningiem. O, i co, dzisiaj ciężki trening chłopaki mają, czy nie? Nie, dzisiaj spokojny. Dzisiaj spokojny, lekko. Wy będziecie mieć ciężki. A czy oni będą też mieć ciężki, tak? Będą bronić dużo. Aha, no dobra, no zobaczymy. A co powie mi trener, jaka jest historia tych okularów? Bo one tutaj w Matrixie ponoć one były. No okulary, no jak? Sam, to nie są normalne okulary. Sam widzisz jakie, jak ci się patrzy na nie? Nie, no tak trochę... No są tam małe dziurki, no, małe punkciki, no. na których jeżeli będzie na powietrzu jesteśmy zjaśni, musisz się skoncentrować na pewnych punktach. Aha. I po prostu aby wyostrzają twój wzrok. Tak? A,
To takie, no to widzi trener. To nie tak bramkarzy, jeżeli gdzieś piłka idzie, szybko się porusza, piłkę musi chwycić, no w ostatniej chwili ją widzi, tak? No widzieliśmy, Mareczek ostatnio w nich bronił, nie? Tak jest, ja? No. Taka przydatna, że taka zabawa. I... No to fajna, fajna. No i poznaliśmy. O, dzwoni Mir Petrowicz. Otwiera, tak? Zapraszam, zapraszam. Patrzcie, właśnie to jest pytanie. Dlaczego... Spałeś czy nie? No. Spałeś? Dobrze spałem, no. A dlaczego ty cały czas masz zamknięte oczy? Powiedz to. No nie wiem, nie wiem. Bo ty tak... Nie wiem, jaka jest historia? Nie wiem, nie wiem. Po prostu. Po prostu, tak. O, hello! Co je, brate? O, brate. Po polsku mówimy. Może, brate. Może. Jakie słowa znasz? No i co? Co je, brate? Dobrze. Co robisz? Uczy się. Jak tam? O, uczym, brate. Good, uczym, good, brate. Good, very good. On dobry będzie, dobry będzie. Dobry, dobry chłopak, dobrze. Dobry chłopak. Dobry chłopak, ale tutaj mamy, tutaj jest kolega z zamkniętymi oczami. To jest też mój faworyt, naprawdę. To jest. A dzwonek bardzo dobry chłopak. Kogo jeszcze tam mamy? To jest ta perspektywiczna młodzież. Tutaj wykonują? Wiedzieli, że kamera wiedzie, nie? Dlatego. Radziu! Ale ci klaty wywaliło! Wiem, trzeba pracować, a co? No ale nie tylko chyba na siłowni, tylko piłkarsko troszkę też, nie? No ale to na treningu zaraz będzie trening. Na treningu? Potrenujemy, no. No, ty jesteś porobiony, dziku, no. Idziemy do następnych. Zobaczymy, czy przygotujemy. A tu mamy Michałka Brandera. O! No i dlaczego Fantę, a nie wodę? On naprawdę jest ciekawy. To jest ciekawy chłop, nie? Ale nasz talent, nasza perełka taka. Perełka, tak. Ze Skoli Warszawa. Jak pierwsze dni na obozie? No. Bardzo, bardzo pozytywnie. No i ta seniorska piłka, no bo to dopiero pierwszy raz kontakt z seniorską piłką, a miałeś tak? Wcześniej doświadczenie jako redaktor? No jasne, że tak. No dawaj, no ty odpowiadaj na pytania. No to jeszcze raz zadaj, bo nie dokończyłeś. No jak? Przeskok z juniorskiej no do seniorskiej. No jest, zdecydowany, jeśli chodzi o szybkość gry przede wszystkim. Tak? I co? I co jeszcze tam powiesz? Nie, no bardziej chodzi o to, że jest duży konkret w tym, że gramy często na 1-2 kontakty, a tam na poziomie celiotki można robić tych kontaktów więcej. No ty się kiwałeś, Brandzel, coś tam, nie? Taki, próbowałeś. A trenera Bartoszka jak? Bardzo w porządku. Ale czuć respekt, czuć respekt. Ale tak, no musisz czuć respekt. Na trener, czy nie? Ja to się boję trenera. Lekko obsrane gacie, tak? No, delikatnie. No dobra, a co ci się podoba najbardziej w naszej drużynie? Atmosfera. Rewelacyjna jest. No tak, jasne. Tutaj pan redaktor jest odpowiedzialny za atmosferę. No i tutaj pan... I... pan... No bardzo, tak? Mój kochany sąsiad jest też odpowiedzialny, nie? Tak, tak. No. Ale co ty jeszcze nie powiedziałeś? To jest autorytetem w twojej w szatni? No ty co jesteś ty? Moim no nie, no powiedz, powiedz co nam. No myślę, że Jacek Kiełb, no. Dlatego, bo jak byłem, no, jak ja jestem wychowankiem Polonii Warszawa, jak byłem młody, jak miałem tam 10 lat, dalej jestem młody, ale jak miałem 10 lat, młody, jak byłem, grałem w Polonii, to zdarzało się często, że podawaliśmy piłki na meczach pierwszej drużyny, no i ja podawałem piłki Jackowi, mam Jacka autograf na swojej piłce w domu, więc on jest największy. Takie autorytet. Historie my tu mamy. No i fajnie, nie? Fajnie. Bardzo fajnie. Fajna historia. Dzięki, że nam ją opowiedziałeś. Dzięki wielkie. Ubieraj się na trening. Nie? Się. Idziemy dalej. Może jeszcze kogoś wyrwiemy. Tutaj. O! Ryba! Chodź. Cześć. Tu. Zapraszam. Powiedz kilka słów do kamery. Co konkretnie? No, co chcesz konkretnie? Wiedzieć? A nie wiem, wszystko. Zapraszam. Jak ci się, zapraszam. Jak ci się żyje? Pokaż swój pokój. Czy masz czysto? Czy brudno? Patrzcie, kogo tu mamy. Adusia. Witam. Witam. Jak witam. Tam, Aduś? Pobyt w Turcji ci się podoba? Bardzo mi się podoba. Fajna atmosferka, jedzenie w porządku. Byliście już u Adriana Bielki? Byliśmy, no. To jest nasza perełka młoda. Zapytajcie o wynik FIFA wczoraj. A co, przegrał z tobą? Piątkę dostał. O Jezu. Wiesz, jak go boli? Do tej boli go? Do tej pory go. Tak? A on umie grać, czy nie? Bo ze mną Marcel też przegrał, widzisz. No ale... Widziałem. Wiadomo, nie? No i później tam przynosił kelnerek, mój kochany. Patrzcie. Tutaj goalkeeper z Nowego Sącza. A co my tu robimy, Mareczku? Leżing? Plażing? O, a tu z tyłu nagraj koleżkę też. On też jest ciekawy, naprawdę jest ciekawy. Ale z mikrofonem, tak? Jak? Już zrobiłeś? O właśnie, a jak tam Marceli? Jak go oceniasz? To no, nasz nowy nabytek. W porządku. Młody chłopak. Widać, że umiejętności ma i co? No ale czujesz zagrożenie, czy nie bardzo? No cały czas czuję. Gdzie to, Marek? Marek. To, co mówiłeś, młodzież napiera, młodzież napiera. Młodzież napiera, ale nie. To jest... Stary lis, nie. Nie,
też no stary Liza, ale wiesz, no. Lata mijają, tak? Lata mijają. Lata mijają, SKS i te sprawy, nie? No rozumiem, no widzicie, ale Marek jest pewnie, mówię. A, pewnie. No, idziemy. Grzesiu, no teraz ty coś o pobycie w Turcji. Powiedz coś ciekawego. No, mogę powiedzieć jedynie teraz, ale to jest trochę zakazany. Taki dawaj, wytniemy, będzie pi, 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 dawaj. Nie, bo to jest taki ten... No, no dobra. Co robi Danuta w toalecie? Stenka. Dziękuję. No i to właśnie był typowy... Chodź, chodź. Idziemy do Mareczka. KSW w Polsce, nie? Pogaś to. No dawaj, dawaj. Walka wieczoru jest. Miller, Koziu, ale to będzie batalia, mówią. Tylko już wykupujcie pay per view. O, słyszałem, że FIFA przegrałeś. 5-0. Piątkę dostałem od ryby, ale w ping-ponga go ogrywam cały czas. Dzień dobry. O, przyszliśmy. Tutaj nowy turecki zawodnik. O, właśnie, okay. właśnie Mesut Özil. Właśnie Mesut Özil do Fenerbahce. No jak tam, opowiedz. No co, jak na widać. Tak? Na trening. Właśnie się ubieram. Jak widać. Nie w porę przyszliśmy, czy co? Trochę już mało czasu zostało. Oj, to przepraszamy, że przeszkadzamy. No, wiesz, na koniec nas zostawiłeś. Dzisiaj ma wakajki, tylko rowerek i basenik. Tak? Tak, profilaktycznie. Czyli masz kontuzję, tak? Nie, nie. Żadna kontuzja, lekki uraz jest. Lekki uraz, tak? No. No, już zaniepokojeni. Kiackiem Podgórskim. No. I oczywiście wykorzystując sytuację, pozdrawiam moją dziewczynę, która tam tęskni w Kielcach. Lowka, tutaj te serduszko jakieś. No, hello! Hello, amigo. Para mi? No problem. Para mi tam poco. No tam poco, a tam poco. English or Polish? English better. English? English better. Or Spanish? Spanish for me? Problem. Where little is problem. Amigo, where is? Oh, a gdzie jest twój amigo? Where is your amigo? Maybe with Croatian people. Is it Zabić? Yeah. Zabić. Yeah. Okay. Okay. How do you feel in the Chrome? Yeah, I feel good. I feel quiet. Calm. Ah, quiet. Okay. And infrastructure in the Kielce is good? Yeah, very good. Top? Pitches? Yeah. Pitches very good too. Wow. Okay. And wellness is good? Wellness. No, you know. Odnowa biologiczna, nie wiesz co to jest? Yeah. No. It's good. Bueno. Grał w Leeds i nie umiał angielskiego, ale dobra. No, you play in Leeds, what is wellness? Yeah, I play Leeds. No, this is recovery, you know. Recovery room. Yes, good. Very good. Good. Dobra. Good interview. Thank you. You are good doing that, eh? Yeah. You maybe... Yes, change. Change, eh? Okay. Dobra. Thanks. Słyszałem pogłoski, że przyjechaliśmy tutaj na wakacje. Jak widać, nie przyjechaliśmy, ciężko pracujemy. Ja właśnie zabieram się za trening, idziemy na siłownię, idziemy trochę poćwiczyć. Na razie, hej.